Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj, w ten przedostatni dzień naszej nowenny, mamy niesamowity temat. Temat dotyczący ojcostwa. Ojcostwa Józefa, ale też ojcostwa Boga, bo ojcostwo Józefa wypływa z ojcostwa Boga. To jest temat tak ważny, kluczowy wręcz dzisiaj, kiedy mam wrażenie, że przeżywamy potężnego ducha sierocego w Kościele. W Kościele, który przecież jest destruktywnie niszczony przez kryzys ojcostwa. Mamy potężną plagę rozwodów, a jednocześnie z tej plagi wynikający brak odpowiedzialności ojców za swoje dzieci. Ojców uciekających od dzieci. Ojców nie biorących odpowiedzialność za swoje decyzje, które bardzo destrukcyjnie wpływają na dzieci. Kochani moi, bardzo bym chciał, żeby ten wieczór był wieczorem, w którym Ojciec na nowo objawi nam swoje imię. To imię, które jest imieniem najczulszego z ojców. Ojcu o sercu matki. To imię, które objawia nam Jezus Chrystus. Musimy sobie uświadomić, kochani, że tragedia wszechświata, która dokonała się w rodzaju ludzkim, ona zaczęła się jeszcze wcześniej. Ta tragedia zaczęła się w momencie, w którym jeden z najpotężniejszych i najwspanialszych archaniołów, Lucyfer, niosący światło, miał być tym, który według mistyków i świętych miał nieść drugą osobę Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa, światło świata, całej rasy aniołów. Ale w pewnym momencie ten najpiękniejszy z archaniołów odwrócił wzrok od Boga, który jest Ojcem. To jest bardzo ważne, kochani. On nie odwrócił wzroku od Boga. On odwrócił wzrok od Boga, który jest Ojcem. Jak mówi nam Księga Ezechiela, zaczął przyglądać się samemu sobie i podziwiać samego siebie. To jest początek tragedii, która rozpoczęła się we wszechświecie. We wszechświecie aniołów. Potężnych istot duchowych stworzonych przez Boga do adoracji Boga, który jest Ojcem. W momencie, w którym Lucyfer odrywa swój wzrok od Boga, który jest Ojcem i zaczyna przyglądać się sobie, zaczyna rodzić się egocentryzm. I to potężne, destrukcyjne odwrócenie swojego wzroku od Boga, który jest Ojcem, spowodowało bunt Lucyfera. Oderwał się od Boga, który jest Ojcem. Zanim powiedział mu, nie chcę Ci służyć, zanim wypowiedział mu swój bunt, wpierw oderwał od niego wzrok. Zamiast patrzeć na niego, zaczął przyglądać się i podziwiać samego siebie. To jest początek tragedii, która zdominowała historię również ludzkości. Kiedy Lucyfer oderwał się od Boga, który jest Ojcem, jakim Ojcem? Najczulszym z ojców. Ojcem o sercu matki. Ojcem, który cały jest miłością. Ojcem, który wkłada w życie każdego swojego dziecka marzenie o tym idealnym ojcu. To oderwanie się od Boga, który jest Ojcem, zdeformowało Lucyfera, tego, który miał nieść światło, w szatana. Buntownika, przeciwnika, diabolosa, czyli tego, który dzieli. Szatan stał się pierwszym sierotą we wszechświecie. Osierocił 1/3 aniołów, odrywając ich od Boga, który jest Ojcem. To oderwanie od Boga, który jest Ojcem,
zdeformowało anioły w demony. Anioł został stworzony, aby adorować Boga. Oderwanie wzroku od Boga, a skierowanie go na samego siebie jest najbardziej destrukcyjnym uderzeniem w tożsamość bycia stworzonym dla jednego fundamentalnego celu. Oderwanie wzroku od Boga, który jest Ojcem, zdeformowało Lucyfera w szatana, a anioły w demony. I to, co się stało w raju, to jest konsekwencja tego, że i pierwsi rodzice oderwali swój wzrok od Boga, który jest Ojcem. Szatan wpoił w ich serca, ich sposób myślenia, w ich sposób patrzenia posiew nieufności do Boga, który jest Ojcem. Ta trucizna, która zaczęła działać w ich umysłach i sercach, stała się przypatrzeniem owocu, podziwianiem owocu poznania dobra i zła. Pierwsi ludzie chcieli stać się jak Bóg. Kiedy zaczynasz przypatrywać się sam sobie, kiedy zaczynasz odrywać swój wzrok od Boga, zaczynasz deformować się w szatana. Albo inaczej, szatan zaczyna konstruować swój sposób myślenia w tobie, który deformuje twój sposób patrzenia na Boga, na rzeczywistość wokół ciebie i na samego siebie. I pierwsi rodzice dali się nabrać na to samo, na co dał się nabrać Lucyfer. Myślał, że będzie szczęśliwy, nie patrząc na Boga. Nie patrząc adoracyjnym, kontemplacyjnym uwielbieniem Boga. I kiedy pierwsi rodzice zobaczyli, że ten owoc jest rozkoszny dla oczu, owoc, który krzyczał do nich: będziecie jak Bóg, będziecie jak Bóg. Możesz pomyśleć, ale co jest złego w tym, że to jest drzewo poznania dobra i zła? To jest coś złego, że poznanie, co jest dobre, a co złe, jest takie destruktywne dla mnie? Księga Przysłów mówi o tym, że Bóg pouczył od początku Adama i Ewę na temat dobra i zła. Więc oni dokładnie wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Drzewo poznania dobra i zła ma swoją zupełnie inną charakterystykę. To drzewo, które jest propozycją tego, że to ja będę jak Bóg i to ja będę stanowił, co jest dobre, a co jest złe. I to jest początek tragedii człowieka. I pamiętacie, że kiedy pierwsi rodzice skonsumowali owoc poznania dobra i zła, uwierzyli w katechezę szatana, że to szatan ma rację, a nie Bóg, że to szatan chce ich doprowadzić do szczęścia, uwierzyli, że szatan ma pomysł na szczęście, że szczęśliwy będę wtedy, kiedy całkowicie wezmę władzę stanowienia, co jest dobre i złe, w swoje ręce. Nie Bóg będzie mi mówił, co jest dobre i złe. Ja wiem najlepiej, co jest dobre i złe. I to ja będę decydował, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe. I pamiętacie tego wieczoru, Trójca Święta przyszła do ogrodu, jak zawsze, aby spędzić cudowny czas ze swoimi dziećmi. Ale dzieci nie było w ogrodzie. Ojciec zaczął wołać: Adamie, gdzie jesteś? Ewo, gdzie jesteś? I nagle słyszy głos gdzieś z daleka, z krzaków: ukryłem się, bo przestraszyłem się ciebie. Zobaczcie, co jest skutkiem i konsekwencją grzechu. Lęk przed Bogiem. Lęk przed zniekształconym obrazem Boga, który wywołuje strach przed karą.
zrobiłem coś złego? Zaczyna mieć zniekształcony obraz Boga, który jest Ojcem? Zaczyna rosnąć we mnie obraz Boga, który jest karzącym? I jeszcze bardziej wzbudza to mój lęk. Adamie, czyżbyś zjadł owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść, ba nawet zbliżać się do niego? To nie ja. To ta kobieta, którą postawiłeś przy mnie, to ona mnie zwiodła, to jej wina. Kobieto, dlaczego to uczyniłaś? To nie ja. To wąż, to jego wina, to on mnie zwiódł. Kolejna konsekwencja grzechu. Poczucie winy, które staje się nie do zniesienia. Które powoduje to, że boję się stanąć w prawdzie i przyznać się. Tak, taki jestem. I to poczucie winy jest tak nie do zniesienia, że muszę to zrzucić na innych. Wszyscy inni są winni, tylko nie ja. Znacie to dobrze, małżonkowie, pamiętacie? Wasze kłótnie. Kto jest w stanie wziąć winę na siebie? Zawsze winien jest on, zawsze winna jest ona. Gdyby on się zmienił, gdyby ona się zmieniła, to twój problem. Zrób coś z sobą. Wszyscy są winni, tylko nie ja. Byli nadzy i nie wstydzili się swojej nagości. A teraz wstydzą się tego, jak wyglądają. I wiecie, tu chodzi o wstyd, który paraliżuje nasze ciało, który jest wcielony w nasze ciało. Myślę, że to jest jeden z najbardziej paraliżujących uczuć. Paraliżujący, destrukcyjny wstyd wcielony w nasze ciało. Dlatego wzięli gałęzie i po prostu okryli się tymi gałęziami, bo zawstydzili się siebie. Jest dobry lęk. Jest dobry wstyd. I dobre poczucie winy. My mówimy tutaj o destrukcyjnym lęku. O destrukcyjnym poczuciu winy. I destrukcyjnym wstydzie. Dobry lęk chrześcijanin praktycznie pielęgnować powinien. Jeden dobry lęk. Jaki? Lęk, który jest związany z bojaźnią Bożą. Czyli nie to, że ja boję się Boga, boję się kary za grzech. Rozumiecie, święty Jan kiedyś powie, że ci, którzy nie wydoskonalili się w miłości, cały czas boją się kary. Bojaźń Boża jest lękiem przed tym, żeby nie zranić Boga najmniejszym grzechem. Bo jeśli On mnie tak kocha, jeśli On oddał za mnie swoje życie, to ja nie chcę Go zranić najmniejszym grzechem. I ten lęk zwany bojaźnią Bożą powinienem pielęgnować w swoim życiu każdego dnia, 24 ha na dobę. Jest dobry wstyd, który powoduje to, że jeśli zrobię źle, to się zawstydzę. Taki wstyd pomaga nam w zasmuceniu się dla naszego nawrócenia. O tym mówi święty Paweł w swoim liście. Poczucie winy, które pomaga nam oderwać się od tego, co zrobiłem źle i naprawić winę. Ale mówimy tutaj przede wszystkim o lęku przed Bogiem, o wstydzie na samego siebie, o poczuciu winy, które absolutnie jest destrukcyjne i które jest skutkiem i konsekwencją naszego grzeszenia. I my owszem, będziemy szukać różnych możliwości poradzenia sobie z tymi skutkami i konsekwencjami grzechu. Będziemy chodzili na różnego rodzaju terapie, na różnego rodzaju chrześcijańskie terapie. Tak, to jest dobre. To może nam pomóc. Ale pamiętajcie, że destrukcja, która dokonała się w naszej duszy, dokonała się głęboko w naszym sercu, tam może sięgnąć tylko Jezus Chrystus ze swoim uzdrowieniem. Problemy z naszymi emocjami, uczuciami, naszymi ranami to kwit esencja
korzenia, który jest związany z naszym grzechem, który w nas uderza i destrukcyjnie nas niszczy, albo z grzechami innych ludzi, których skutki i konsekwencje destrukcyjnie nas niszczą. Tak głęboko nie sięgnie żaden psycholog ani terapeuta. Tam może tylko sięgnąć Jezus Chrystus w swoim dziele krzyża. Dlaczego, kochani, to jest tak ważne? Dlatego, że jednym z najważniejszych przesłań i fundamentu misji Jezusa Chrystusa jest przywrócenie nam miłości Bożej, przywrócenie nas na nowo miłości do Boga, który jest Ojcem. Ale żeby to się stało, On potrzebuje wpierw nam objawić, kim jest naprawdę Bóg. Bo od grzechu pierworodnego przez pokolenia, kolejne pokolenia ludzi rodzili się w grzechu pierworodnym, w skutkach i konsekwencjach grzechu pierworodnego, czyli w zdeformowanym obrazie Boga. Zdeformowanym obrazie bliźniego i zdeformowanym obrazie samego siebie. I kiedy, zobaczcie, Jezus przychodzi na ten świat, co On robi? Zaczyna nam objawiać, kim jest Bóg, kim jest Jego Ojciec. Mówi to w taki sposób pasjonujący, że apostołowie mówią: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Już nic nie jest ważne, tylko pokaż nam Ojca. Jezus mówi: nie wierzycie, że ja i Ojciec to jedno? Że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu? Że kto mnie widzi, widzi Ojca? A potem pamiętacie, On tuż przed śmiercią modli się, dziękując za to, że objawiłem im Twoje imię, Ojcze, i nadal będę objawiał, aby miłość Twoja w nich była i ja w nich. Zobaczcie, że trwanie w miłości Bożej, to przekonanie o tym, że jestem kochany, to oddychanie miłością Boga w swoim wnętrzu związane jest z objawieniem Jego imienia dla mnie. To jest kluczowa sprawa. Ponieważ wielu z nas ma zdeformowane imię Ojca w swoim sercu. Z reguły przez nakładkę ran, które zostały nam zadane przez ziemskich ojców. I ta nakładka, ten obraz zafałszowany ojcostwa nakładamy na ojcostwo Boga. I żyjemy często całe nasze życie z tym zdeformowanym obrazem Boga, który jest Ojcem. Myśląc i reagując nawet na słowo Ojciec, widząc naszego ziemskiego Ojca i rany przez Niego zadane. I żyjąc w tym zdeformowanym obrazie Boga, który jest Ojcem, żyję nieustannie w lęku przed Nim, w tym paraliżującym wstydzie na samego siebie, i w tym poczuciu winy, które jest nie do zniesienia. Dlatego Jezus, chcąc uzdrowić nasze wnętrze, chcąc uzdrowić nasz sposób patrzenia na Boga, objawia nam Jego imię. A jakie jest Jego imię? To imię brzmi Abba, Tatuś. Najczulszy z ojców, Tatuś, którego nie trzeba się bać. Wstydzisz się tego, co zrobiłeś? Jezus bierze wszystkie twoje grzechy na drzewo krzyża i łamie ich moc i obmywa je swoją krwią. Masz poczucie winy z powodu tego, że jesteś tak beznadziejnym grzesznikiem? Jezus bierze twoje rany i w swoich ranach dokonuje uzdrowienia twoich ran. I wylewa swoją krew na ciebie, abyś przestał się bać, abyś przestał się wstydzić swojej trudnej, bolącej historii życia. Abyś nie chodził w poczuciu winy, ponieważ krew, którą przelał za ciebie, daje ci śmiały przystęp do Boga, który jest Ojcem. Nie muszę się bać. Ktoś powie: ale
ja mam tak trudną relację z ojcem. Może miałem trudną relację. Może zostałem bardzo poraniony przez mojego ojca. Chrześcijaństwo, kochani, nie jest ciągłym siedzeniem w swojej przeszłości. Nie jest ciągłym wracaniem do swojej przeszłości. Chrześcijaństwo jest stwarzaniem nas tu i teraz, w miłości Ojca. Ja nieustannie, 24 na dobę, mam żyć całkowitym zaufaniem, że jestem umiłowanym synem Boga, że jestem umiłowaną córką Boga, że nawet jeśli życie mi nie wyszło, nawet jeśli teraz upodliłem się w najgorsze grzechy, On nie wycofa swojej miłości. On patrzy na mnie cały czas z największą miłością, z pragnieniem przytulenia mnie do ojcowskiego serca, bo wie, że prawdziwe nawrócenie rozpocznie się wtedy, kiedy ja będę chciał nawracać się z miłości do Niego, a nie z lęku przed potępieniem czy przed piekłem. Dlatego On będzie za każdym razem, kiedy będę wchodził w coraz większe bagno upodlenia samego siebie, On będzie jeszcze bardziej otwierał swoje ręce. I będzie, rozumiecie, tutaj. Patrzcie. Ojciec będzie otwierał swoje ręce, tak jak Jezus na krzyżu, Jego Syn. Nie będzie podnosił pięści, żeby Ciebie uderzyć. On będzie podnosił swoje ręce i obejmował ręce swojego Syna, żeby Ci pokazać, że ten obraz karzącego Boga, którego pięść w gniewie chce się uderzyć, jest tylko i wyłącznie programowaniem tego destruktywnego obrazu Boga Ojca, który ma szatan w swoim sercu. Który ma szatan w swoim sercu. Najpiękniejsze objawienie Boga, który jest Ojcem, jest w krzyżu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jaki jest wyrok Boga Ojca za Twoje grzechy? Przebaczenie i pojednanie. Ojciec w Synu, Syn w Ojcu, objawia Ci, jak On Cię kocha. Dzisiaj, kiedy mamy taki kryzys ojcostwa, potrzebujemy świętego Józefa jak nigdy dotychczas. Świętego Józefa, który, kochani moi, wierzę w to bardzo mocno, został stworzony przez Boga Ojca, aby w jak najpiękniejszy sposób objawić ojcostwo Boga Ojca w niebie dla Jezusa na ziemi. Tak, żeby Jezus od momentu poczęcia był tak objęty miłością Józefa na ziemi, jak jest objęty miłością Ojca w niebie. Jestem o tym przekonany, że święty Józef jest absolutnie wyjątkowym mężczyzną, który w absolutnie wyjątkowy sposób objawia nam prawdziwą miłość Ojca. Daje nam to niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, kiedy objawia się Trójca Święta Mojżeszowi, pamiętacie? Płonący krzew. Krzew, krzak, drewno to symbol Jezusa Chrystusa. Płonący krzak, ogień to symbol Ducha Świętego. A Ojciec? Ojciec jest tym, który objawia swoje imię. Zobaczcie. Ojciec nieustannie objawia swoje imię. Jestem, który jestem. I byśmy dodali to, co Semici dodają dla Ciebie. J-H-W-H. Jestem, który jestem dla Ciebie. To jest fundament poczucia bezpieczeństwa w naszym życiu. Święty Józef dla każdego ojca będzie ukazywał to poczucie bezpieczeństwa wypływające z tego, że jestem dla Ciebie. Jako Twój tata
mój synku, moja córeczko, jestem dla ciebie. Jestem, a nie byłem. No na początku może cię kochałem, na początku może miałem dla ciebie czas, ale potem wszedłem, wiesz, praca, obowiązki, tysiąc różnych rzeczy na głowie i nie ma już taty przy dziecku. Kiedyś był, teraz już nie. Poczucie bezpieczeństwa dziecka jest zakorzenione w tym, że tata jest. Jest przy mnie. Jest dla mnie. Dlatego, kochani, założyłem tą wspólnotę Wojowników Maryi, która tak bardzo się rozrosła. To jest już w Polsce ponad 6 tysięcy mężczyzn. Zobaczcie, w ciągu niecałych 5 lat w 16 krajach. To jest absolutny fenomen Matki Bożej. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Ale stawiamy w tej formacji na powrót ojców do dzieci. Będzie to jeden ze znaków czasów ostatecznych. Mówi o tym Księga Malachiasza. Czasami mówimy o różnych znakach i aspektach finalizacji czasów ostatecznych, a często zapominamy, że Księga Malachiasza mówi o tym, że jednym ze znaków czasów ostatecznych będzie wylanie Ducha Świętego, który pojedna serca ojców z synami i synów z ojcami. I może dlatego tak potężnie Duch Święty działa w sercach tych mężczyzn, którzy wracają do swoich dzieci, którzy rezygnują z tego zwariowanego gonienia za kasą, którzy tak jak święty Józef, rozumiecie, to nie był mężczyzna, to nie był ojciec, który za wszelką cenę myślał, jak się dorobić, jak zmienić ten skromny dom w Nazarecie w jakąś wypasioną willę, a tego zajechanego osła w jakiegoś Mercedesa wśród osłów. No bo jak ja się pokażę z takim osłem? Ta rodzina żyje bardzo skromnie. Przez całe swoje życie żyje skromnie. Ale ojciec ma czas dla swojego syna. Pewnie Jezus nie miał mnóstwa innych rzeczy, które mieli jego rówieśnicy w bogatszych domach i bogatszych rodzinach. Ale Jezus ma Józefa, ma tatę, który jest 24 ha na dobę z Nim. Czy rozumiecie? Ojciec, który objawia swoje imię Mojżeszowi, stwarza mu niesamowite poczucie wartości, zniszczone przez 40 lat bycia na pustyni, w przeklętym życiu i w przeklinaniu samego siebie. Ojciec, Bóg Ojciec i Ojciec Ziemski, jeśli chcesz być na wzór Józefa, tato, musisz sobie uświadomić, że od tego zaczyna się budowanie poczucia bezpieczeństwa w twoim dziecku. Jestem dla ciebie. Nie byłem dla ciebie, a teraz mnie nie ma, bo są rzeczy ważniejsze. Nie będę, jak jakoś się wszystko ułoży, jak, wiesz, wyjdę na prostą, już nie będę musiał zarabiać tyle pieniędzy, bo siedzieć godzinami przed telewizorem, realizować siebie, swoje pasje, zainteresowania, kiedy moje dzieci siedzą w zamkniętym pokoju, ja nawet nie wiem, co przeżyli dzisiaj w ciągu dnia, co było w szkole. Bo tata ma inne rzeczy w głowie. Bo tata ma inne zadania. Przyniesie co miesiąc kaskę i kupi dzieciakowi nowe trampki. Ale co z tego, jak taty nie ma przy dziecku? Mój tata nie żyje już. Niezwykle wykształcony człowiek i bardzo mądry. I w swoim życiu miał kilka kontraktów zagranicznych. I gdyby się na nie zdecydował, mielibyśmy tyle kasy i finansowo ułożenie sobie życia na długie, długie lata. Nigdy tata nie podjął tych kontraktów, bo wiedział, że to może stać się początkiem nieszczęścia w naszym domu, dlatego że nie będzie miał czasu dla swojej żony.
Ona będzie w Polsce, on za granicą. Nie będzie przy swoich dzieciach, które będą w Polsce, on za granicą. I co z tego, że będziemy mieć, nie wiem, przeniesiemy się, rozumiesz, z wieżowca, gdzie mieliśmy M4 i wybudujemy sobie zarąbistą chatę. Przez całe życie praktycznie nie mieliśmy samochodu, bo nie było nas stać na to. Tata dopiero kupił samochód, jak już mama była zniedołężniała i nie mogła chodzić. Wiecie, my dzieci często nie doceniamy tego. Czasami pamiętam, że zazdrościłem, że inne dzieci mogą sobie pozwolić na wszystko, a my nie. Moja siostra, czy dwóch braci. Ale teraz z perspektywy czasu, jak bardzo doceniam to, że przede wszystkim mieliśmy poczucie bezpieczeństwa z tego powodu, że tata był przy mamie, że tata był przy nas i dla nas, że codziennie szliśmy grać w piłkę, że tata się z nami bawił, grał w różne gry, odrabiał z nami lekcje, modlił się z nami, usypiał nas każdego dnia, rozumiesz? To spowodowało to, że mamy dzisiaj piękne rodziny i piękne małżeństwa, w których kwitnie miłość, bo tata był tym, który objawił nam miłość Boga Ojca, a zaczął od objawienia tego, że jestem dla ciebie, synku, córeczko, jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny, bo jestem dla ciebie. Amen.